Michał Karnowski, witam. To jest program Co w Polsce. Zapraszam do wspólnej lektury najnowszego wydania Tygodnika Sieci na okładce Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej i laureat tytułu Człowiek Wolności Tygodnika Sieci za rok 2022. I mocna deklaracja. Budujemy najsilniejszą lądową armię w Europie, taką, która będzie w stanie odstraszyć. Każdego potencjalnego agresora, taką, która uniemożliwi okupację nawet skrawka, nawet centymetra polskiej ziemi. Bo czym się to kończy, wszyscy widzieliśmy na Ukrainie. Sięgamy do szczegółów tu rozmowa z ministrem Błaszczakiem i stwierdzenie, jeśli Putin wziąłby Ukrainę, nie zatrzymałby się na niej. Rozumiał to świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Warto, by rozumiał każdy z nas, dlatego budujemy armię, która odstraszy każdego. Potencjalnego agresora. Minister Błaszczak dziękuję redakcji Tygodnika Sieci i czytelnikom i kapitule za to uznanie. Jak podkreśla, sam jest wieloletnim czytelnikiem i Tygodnika Sieci i portalu w polityce.pl. Ceni zamieszczane na tych łamach informacje i komentarze a raz, oraz, co ważne, wspólnotę czytelników, którzy są przejęci Polską, którzy się o nią troszczą. Minister Błaszczak podkreśla, że hasło, które przyświeca środowisku tygodnika sieci Pilnuj Polski jest dziś szczególnie aktualne i każdy Polak musi mieć świadomość, że to także jego zadanie. Kilka cytatów dla państwa. Armia ma być co najmniej 300 tysięczna z 50 tysiącami żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, 1000 czołgów K2 i 366 abramsów. Sześć dywizji, z czego cztery już są, plus samoloty inny sprzęt. I też twarda deklaracja, bo było o tym trochę plotek. Polscy żołnierze nie walczą na Ukrainie, polscy żołnierze szkolą ukraińskich żołnierzy wojsk lądowych, ale na naszej ziemi. I zarzut wobec poprzedników, bo i minister Błaszczak podkreśla, że byłoby mu łatwiej, gdyby... Nie likwidowano wcześniej wojska polskiego. Platforma likwidowała armię, nie myśląc o konsekwencjach dla Polski, jak to wszystko się wyciśnie, to zostają, to zostają tylko ich osobiste kariery, tylko o to chodziło. Podkreśla: W ubiegłym roku wstąpiło do wojska 13 742 zawodowych żołnierzy. To jest rekord od czasów zaniechania poboru. Odejścia też oczywiście są i to proces naturalny. Minister podkreśla, że była też pewna grupa, która zawiodła, niewielka. To bardzo mocno jest tutaj wybite, ale była, gdy trzeba było pójść polskiej granicy, oni uznali, że nie, jednak wojsko nie dla nich. Ale przychodzą nowi, pewni sił, zapało i rozumiejący, że to wojsko musi być na serio. I jeszcze prognoza, doty prognoza dotycząca wojny. Rosja mobilizuje ludzi, szkoli ich, gromadzi sprzęt. Ukraina musi być przygotowana na odparcie kolejnego potężnego ataku. Ta wojna potrwa długo. Tym zamykam blog związany w Tygodniku Sieci z Człowiekiem Wolności Tygodnika Sieci, którym został za rok 2022 Wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Przechodzę do polityki krajowej tu Stanisław Janecki przygotowania do ostatniej bitwy. Jesienne wybory w 2023 roku mogą bardziej przypominać referendum z 1946 i wybory parlamentarne z roku następnego niż głosowania po 1989 roku. Kto chce takiego scenariusza? Kto naprawdę mógłby sfałszować wybory w Polsce i co nam mówi o planach opozycji wybór Stanisława Nitrasa? No, takiego. Zagończyka, chyba nie symbolu pewnej powagi, praworządności, spokoju, na człowieka, który ma pilnować uczciwości wyborów, a może a może odwrotnie o tym Stanisław Janecki. Dorota Łosiewicz, część środowisk lewicowych w Polsce chce wprowadzenia ograniczeń dotyczących spowiedzi. Chodzi o to, by spowiadać nie musiały się dzieci, niech nam politycy nie meblują kościoła, odpowiadają duchowni. Czy to już próba ograniczenia wolności wyznania w Polsce? Pyta redaktor Łosiewicz i przytacza rozmowy z księżmi, którzy mówią, że spowiadając dzieci, nigdy nie pytają o żadne sprawy związane z seksualnością, cielesnością itd. To są jakieś przede wszystkim plotki, jakieś opowieści miejskie nie mające nic wspólnego z prawdą. Zresztą, kto chodzi do kościoła, czyje. Dzieci się przygotowały, przygotowują do pierwszej Komunii Świętej, albo już są, są za nią, ten o tym doskonale wie. Ważna rozmowa z Janem Śpiewakiem, socjologiem, publicystą i przewodniczącym Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Rozmawia z nim Goran Andrianić i tutaj taka refleksja tego publicysty, działacza społecznego. Obóz liberalny nadal ma to samo rozumienie demokracji jak wcześniej, oni się nie zmienili. Na przykład czym dla nich jest praworządność? Tak naprawdę to odzwierciedlenie układu, który gwarantuje ich interesy finansowe. A tymczasem dziś potrzebujemy wielkiej wspólnotowej odpowiedzi na kryzysy, których doświadczamy. I podkreśla, że rząd PiS posiada największy mandat polityczny w historii III RP. Dzieje się tak z powodu polityki partii wobec gospodarki. Ten rząd powiedział, że nie jest tak, że wolny rynek ma decydować o tym, że musisz pracować za 4 zł. Za godzinę. Marek Pyza, Janina Putina, hmm, taki tytuł sygnalizuje mocny tekst, i tak rzeczywiście jest. Zarzuca rządowi nazizm i rasizm ofiary hybrydowej wojny Putina i Łukaszenki, porównuje z zamordowanymi w Katyniu czy Srebrenicy. Jest dumna z tego, że w Brukseli gardłowała za nieprzyznawaniem Polsce pieniędzy z KPO. Co się stało z tą dawną legendą działalności charytatywnej, kiedy wstąpiła tak jasno na. Tak też można powiedzieć, ognistą barykadę. No i Konrad Kołodziejski. Nie chcesz księdza, trafisz do wróżki. Tak można podsumować jego tekst. Jednym ze skutków sekularyzacji jest duże zainteresowanie ezoteryką. Wróżki tantryczne, kapłanki, szamani za grube pieniądze dzielą się teoriami zbawienia ze spragnionymi duchowości słuchaczami. To w Polsce coraz większy biznes. A tutaj Dariusz Matuszak w podobnym tonie o ekolękach, czyli zarabianiu na strachu. I na przykład o tym, że jak spojrzymy na oś naszej historii, to. Ludzi ginących z powodu katastrof naturalnych jest wielokrotnie, wielokrotnie mniej niż w poprzednich wiekach, czy nawet jeszcze dekadach. Dlaczego więc straszy się ludźmi rzekomą nadchodzącą katastrofą klimatyczną? To jest pytanie, czy ktoś za to płaci. I jeszcze temat niemiecki. Niemcy nawet nie chcą poznać Polski. Potomkowie tych, którzy dokonywali zbrodni, uznali jednostronnie, że sprawa jest zamknięta, że nie ma o czym rozmawiać. No ale ofiary, czyli potomkowie ofiar, czyli Polacy,. Mają tu inne zdanie. Z Hanną Radziejowską, dyrektor berlińskiej filii Instytutu Pileckiego, rozmawia Marcin Wikło. W tej rozmowie chociażby mocne stwierdzenie. Nie ma, proszę Państwa, w Berlinie, w przestrzeni publicznej miejsca, gdzie Polak mógł, mógłby oddać hołd polskim ofiarom II wojny światowej. To symboliczne. Marek Budzisz, scenariusze rozpadu Rosji, czy to możliwe? Wstrząsający reportaż Roberta Tekielego m, o wydarzeniach, które zdarzyły się pod Bachmutem. I jeszcze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska jeździ na Ukrainę już blisko dekadę. Opowiada o niej Jakub Maciejewski, bo Pani Marszałek ciągle tam jest z pomocą humanitarną, ze wsparciem, ciągle coś organizuje dla wschodu, też dla Polaków na wschodzie. Warto to docenić. I trzymamy kciuki, żeby ta działalność dalej była kontynuowana. Na tym już przegląd prasy kończę. Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy odsyłam do prasy, także do tygodnika sieci. Dziękuję za to spotkanie. Michał Karnowski. Do usłyszenia.